Tłuste włosy? Poznaj skuteczne sposoby na przetłuszczające się włosy. Subskrybuj po więcej porad. Każdy, kto ma szybko przetłuszczające się włosy, wie, jak uciążliwe to jest. Szczególnie dlatego, że powoduje dyskomfort, a dodatkowo wygląda bardzo nieestetycznie. Generalnie olejki na włosach nie są czymś złym. Chronią włosy przed uszkodzeniami czy zanieczyszczeniem. Ale gdy widzisz cały czas tłuste włosy na swojej głowie, czas coś z tym zrobić. Tłuste włosy mogą prowadzić do łupieżu albo nawet wypadać. Teraz poznasz naturalne domowe sposoby na tłuste, szybko przetłuszczające się włosy. Sposób pierwszy. Ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy jest często używany w walce z tłustymi włosami. Jest to świetny tonik do włosów. Kwas octowy może zrównoważyć poziom pH skóry głowy, który powstrzyma Twoje włosy przed wydzielaniem większej ilości łoju. Po umyciu włosów nałóż 2 łyżki octu rozcieńczonego w szklance wody na swoje włosy. Poczekaj kilka minut, a następnie umyj swoje włosy szamponem. Sposób drugi. Czarna herbata. Czarna herbata jest bogata w taninę, substancję, która ze względu na swoją kwasowość zapobiega powstawaniu łoju na Twoich włosach. Zaparz herbatę z 2 torebek, a gdy będzie letnia, nałóż na swoje włosy. Poczekaj kilka minut, a następnie umyj swoje włosy normalnie. Powtarzaj ten proces 3 razy w tygodniu dla dobrych efektów. Sposób trzeci. Zapobiegaj łupieżowi i przetłuszczaniu się Twoich włosów dzięki socie. Na górze odnośnik do filmiku. Staraj się nie używać suszarki. Wysoka temperatura niszczy i wysusza włosy, a dodatkowo zwiększa produkcję łoju. A Ty jak często myjesz swoje włosy? Zostaw komentarz. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady. Co sądzisz o filmiku? Proszę zostaw komentarz i łapkę w górę, jeśli się podobało.